na moim kanale. Dzisiaj zajmiemy się porannym rozciąganiem, porannymi ćwiczeniami, tak aby rozruszyć nasze ciało, przygotować je jak najlepiej na nadciągający dzień, abyśmy byli dobrze wkręceni. No zobaczycie efekty już nawet po pierwszym dniu, że jak to ciało przygotujemy na długi, obfity w pracę dzień, to naprawdę będziecie sobie wieczorem dziękować. A jeszcze jak wieczorem zrobicie kolejne ćwiczenia wieczorne, które też się pojawią na kanale, to już w ogóle picobello. Okej, najważniejsze przede wszystkim w takich porannych ćwiczeniach jest ich wygoda robienia, czyli po prostu one muszą być takie, żeby nam się je chciało zrobić z rana. I te pierwsze ćwiczenia, które teraz widzicie, je wykonujemy jeszcze będąc w łóżku, bo tak po prostu jest najlepiej zacząć te ćwiczenia. Okej, jeśli jeszcze teraz chodzi o kwestię czasu, jaki poświęcimy na ćwiczenia, to już zależy tylko od was, z tego względu, że niektórzy z rana mają tego czasu mniej, a niektórzy więcej i po prostu, jeżeli macie więcej czasu, zróbcie sobie więcej powtórzeń, także no tak myślę, że 15-20 powtórzeń każdego z ćwiczeń na jedną i drugą stronę to jest już tak fajna, taka optymalna liczba. Okej, teraz tutaj jak widzicie wykonujemy podpór tyłem i tak się rozciągamy nogami do przodu. Tutaj fajnie nam pracują mięśnie pleców, grzbietu. Gdy staniemy na proste nogi, to pracują też pośladki, grupa kulszowo-goleniowa, uda, obręcz barkowa i fajnie tu rozciągamy bicepsy. Także bardzo fajne ćwiczenie. Teraz mamy tutaj kocie grzbiety i tutaj trzeba zachować szczególną uważność na pracę łopatki. Musimy się starać podczas robienia tego grzbietu ściągać te łopatki tak jakby w barki, a wracając do pozycji, gdzie ten brzuch wypychamy do przodu, to łopatki wyciągamy do góry. Dobra, dalej mamy rozgrzewkę całego ciała. Tutaj proponuję na spontana ją zrobić. Proponuję tutaj przede wszystkim dobrą zabawę, aby rozgrzać całe ciało, aby przygotować się na kolejne poranne ćwiczenia. Także bawcie się na tej rozgrzewce dobrze, to ma wam sprawiać przyjemność, a nie uciążliwość. I teraz tutaj mamy rozwijanie, rozciąganie kręgosłupa. Tutaj oczywiście na miarę waszych możliwości. Osoby, które nie mogą dotknąć do końca, to wyciągają ręce na maksa w dół, proste nogi i staramy się trzymać pozycję. Kolejne ćwiczenie to pies z głową w dół oraz z głową w górę. Ćwiczenie, które na celu ma rozciągnąć naszą tylną taśmę mięśniową oraz przednią taśmę mięśniową. Ćwiczenie rozciągające mięśnie pośladkowe. Oczywiście tutaj tylko tego ćwiczenia pokazuję chwilę, wy na to poświęcie około 30 sekund. Tutaj też pokazuję jeszcze drugą wersję, trochę trudniejszą, bardziej rozciągającą te mięśnie. A więc tą nogę tylną kładziemy, rozciągamy ją jak najdalej. Po prostu robimy wykrok w tył, a tak jak tutaj widzicie z boku, i wtedy dociskamy tą nogę, która leży na podłodze.
Ok, kolejne ćwiczenie to jest tutaj rotacja w odcinku piersiowym. Świetne ćwiczenie dla osób, które siedzą długo przy biurku. Nawet dla was, dla młodzieży w moim wieku, którzy siedzą na e-lekcjach. Ok, teraz tutaj jeszcze aktywacja bioder i miednicy, skręty tułowia takie na prawo i lewo. Też bardzo fajne ćwiczenie, takie ode mnie. Jeszcze 5 pompeczek i przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Ostatnie ćwiczenie to ćwiczenie koordynacyjne. Ta pierwsza wersja jest trochę trudniejsza, angażuje mocno barki, kręgosłup i mięśnie brzucha. Ale tutaj już widzicie wersję łatwiejszą, też bardzo fajną, także bardzo polecam. Quitters never win.